I tak, ja czytałem niektóre rzeczy, oczywiście nie mogę mówić, ale obrzydliwe, nie? Obrzydliwe rzeczy. To ja opowiadałem wam, jak wróciłem do internetu, że po właśnie przeczytaniu pewnych rzeczy, to jak tak wiecie, no wiecie, jak cała branża wam wchodzi na głowę, cała, nie? Co chwilę jakiś wywiad z zawodnikiem, że Pandora była niepotrzebna, a strasznie branża lobbowała. Free fighty i ci wszyscy zawodnicy, a Pandora, to powinno to, było, co chwilę pełno było tych tekstów. I właśnie to człowiek już sam zaczynał wątpić, a jak przeczytał te niektóre rzeczy, to mówi, jak to dobrze, że się to zrobiło, że się to nagłośniło. Z jednej strony człowiek czuł obrzydzenie, ale z drugiej też jakąś dumę, że się za to wziął. I wtedy pamiętam, napisałem do Konopa, że nieważne, co będą na ciebie gadać, to pamiętaj, bądź dumny z tego, co zrobiłeś, nie? Że i Sukanek, ja i ty, że nie dajmy sobie się zakrakać tym ludziom wszystkim. Takie coś mu napisałem, nie mówiłem mu, co tam jest w tych rzeczach. Dlatego nie można tam upubliczniać. Ale no. Ale właśnie, jak to jest? Czy na koniec, jak już się zakończy wszystko, to do akta już będą odtajnione wtedy, tak? Czy nie? Nie wiem właśnie. Zostały mu oficjalnie postawione, bo dalej siedzi w areszcie domowym w Wielkiej Brytanii. Na wniosek naszej prokuratury na jego ekstradycję. Tak, formalnie tych zarzutów z tyłu jeszcze nie usłyszał, bo od 2020 roku przebywa w Wielkiej Brytanii. Tam został zatrzymany 14 października zeszłego roku. Na wolność za kaucją wyszedł 8 dni później. Wystąpiliśmy do strony brytyjskiej o ekstradycję Stewarta. Sąd w Manchesterze przychylił się do wniosku, czyli przychylił się do wniosku o wydanie Burtona do Polski, ale podejrzany odwołał się od tej nieprawomocnej decyzji. Czekamy zatem na decyzję sądu apelacyjnego. Czyli to już jest w apelacji. Czyli oni się zgodzili na ekstradycję, ale jest apelacja. Złożył odwołanie od decyzji i aktualnie polskie służby czekają na decyzję sądu apelacyjnego, ale wyrok może zapaść jeszcze w tym roku. Rzecznik prokuratury dodał, że sprawa jest prowadzona na zaawansowaną skalę. Materiały to kilka tysięcy stron zeznań, ekspertyz. No. I opinii, które zgromadzono w 15 tomach akt. Do tego dochodzi jeszcze zawartość dysków twardych i historii korespondencji. Więc jak widzicie, sprawa wciąż jest rozwojowa i jeden z głównych bohaterów wciąż. Jedyne, co mnie wkurza, to że korespondencja jest. Nie wiem, kurde, czym oni to skanują, czy czymś, ale tak jest ciężko czytelna. Takie. Nie wiem, że lepiej chyba się przejść i po prostu zobaczyć normalnie, bo te cyfrowe są jakieś takie dziwne. Wciąż czeka na ekstradycję. Jak cokolwiek nowego się pojawi, to o wszystkim was poinformuję. No dobra, ja bym chciał zobaczyć ten artykuł. Gdzie on mówił na Onecie? Stew. Rok po wybuchu największej afery w polskim internecie wciąż jest tylko jeden podejrzany. Stewart B., znany w sieci jako Stew. To jednak może się niedługo zmienić. Pandora Gate to dzisiaj gigantyczne śledztwo, z którego wyodrębniono właśnie. Bo chodzi o to, że na przykład bardzo w porządku i bardzo ogarnięty jest ten główny prokurator. Ten główny, ten z Warszawy. Ale zostało to podzielone, że na przykład YouTuberem Y zajmuje się prokuratura gdzieś. YouTuberem Z zajmuje się prokuratura gdzieś. Że to zostało rozdzielone, wiecie. Było takie jedno duże i to rozeszło się, nie? Dalej to jedno duże jest prowadzone, ale sprawy niektórych YouTuberów zostały to się rozprzestrzeniły po całej Polsce, można powiedzieć, na różne prokuratury. I te inne prokuratury nie do końca są takie ogarnięte, nie? Tyle mogę powiedzieć na razie. Wszystkie na razie bez przedstawionych zarzutów, ale dotyczą poważnych przestępstw. Między innymi postępowania, jak przyznają sami prokuratorzy, nie byłoby, gdyby nie internetowi szeryfowie. O! Bardzo ważny ten! Bardzo ważny tutaj cytat. Postępowania, jak przyznają sami prokuratorzy, nie byłoby, gdyby nie internetowi szeryfowie. Ja to który tak powiedział, bo ja muszę wziąć to i to do sądu, bo ja jestem oskarżany w sądzie o różne rzeczy, nie? Że łohoho, tru, zły człowiek, Wardęga, nie? A to jest bardzo ważne zdanie, które mi się w sądzie przyda. I niestety jeszcze długo będziemy na nich zdani. Na pierwszy rzut oka Pandora Gate niewiele zmieniła.
Na wolności jest główny antybohater historii, która w październiku 2023 roku zbulwersowała opinię. Ja chcę na świadka tego pana, który to powiedział. Zbulwersowała opinię publiczną w Polsce. Chodzi o Stewarta B., jednego z najpopularniejszych youtuberów w kraju. Prokuratura ustaliła, że... Dobra. Formalnie tych zarzutów Stu jeszcze nie usłyszał, bo od 2020 roku przebywa w Wielkiej Brytanii. Tam został zatrzymany 14 października. Wystąpiliśmy do strony brytyjskiej o ekstradycję Stewarta B. Sąd w Manchesterze przychylił się do wniosku o wydanie pana B do Polski, ale podejrzany odwołał się od tej nieprawomocnej decyzji. Czekamy zatem na decyzję sądu. Mówi nam prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Dodaje, że wyrok brytyjskiego sądu drugiej instancji może zapaść jeszcze w tym roku. Wiecie, to jest takie typowe nabijanie wyświetleń. Nie słyszycie tego, czytacie sobie artykuł, a wam to leci w tle. I później oni pokazują reklamodawcom, patrzcie, te u nas wideo to 2 miliony wykręca. Nikt tego nie ogląda tak naprawdę, ale leci sobie w tle. A czasem na przykład są strony, że tutaj takie małe wideo leci, tu o na przykład, nie? Takie małe, że nawet nie widzicie. I sobie leci. To uważam jest kiepskie. Czy zatem do powrotu Stu w sprawie nic się nie dzieje? Pytanie. Bynajmniej. Właśnie, zobaczcie, wielkie propsy dla pana tego Skiby, rzecznika prokuratury. Jest to nieliczna osoba w Polsce, która wie, że bynajmniej to nie jest synonim do przynajmniej. A większość ludzi używa na przykład bynajmniej jako to samo znaczenie co przynajmniej, a tak nie jest. Bynajmniej to jest właśnie, że czy zatem do powrotu Stu w sprawie nic się nie dzieje? Bynajmniej, szanowna pani, bynajmniej. Tak się używa słowa bynajmniej. Odpowiada prokurator. Podkreśla, że zebrane w Pandora Gate materiały to już kilka tysięcy stron zeznań, ekspertyz i opinii, które zgromadzono w 15 tomach akt, a to jeszcze nie koniec. Materiał jest zgromadzony w postaci nagrań w różnych mediach. Do tego dochodzi zawartość dysków twardych, historii korespondencji i zeznań świadków, których przesłuchaliśmy już kilkudziesięciu, wylicza prokurator Skiba. Co w ciągu roku udało się ustalić śledczym? Kula śnieżna, że się snowboluje. Ogrom materiału nie może dziwić, bo Pandora Gate to nie tylko oskarżenia pod adresem Stu, ponieważ prokuratura nie chce informować o szczegółach swoich ustaleń ze względu na dobro śledztwa. Warto wrócić do tego, co w ubiegłym roku w swoich ustaleniach, o swoich ustaleniach mówił Sylwester Wardenga, znany jako Wardenga lub Druid. O kurde, a czemu nie zadbany? I Mikołaj Tylko, znany jako Konopski. Sylwester znany jako Druid. To dwa internetowi i oj, trzeba się zalogować i kupić. Ktoś ma, żebym mógł poczytać dalej? Czy ktoś ma? Konto. Daj. Daj. Można szerować? Podziel się. Daj. Wyślijcie mi na Instagram. Zatem do powrotu Stu w sprawie nic się nie dzieje? Pytamy. Bynajmniej. O właśnie. Bynajmniej to nie jest przynajmniej, widzowie. Bo często ludzie myślą, że to synonim. Ja lubię czasem zrobić takie, jakby się Matrix zaczął i wszystko tak samo. Odpowiada prokurator. Podkreśla, że zebrane w Pandora Gate materiały to już kilka tysięcy stron zeznań, ekspertyz i opinii, które zgromadzono w 15 tomach akt, a to jeszcze nie koniec. Materiał jest zgromadzony w postaci nagrań w różnych mediach. Do tego dochodzi zawartość dysków twardych, historii, korespondencji i zeznań świadków, których przesłuchaliśmy kilkadziesięciu, wylicza prokurator Skiba. Co w ciągu roku udało się ustalić śledczym? Kula śnieżna. Ogrom materiału nie może dziwić, bo Pandora Gate to nie tylko oskarżenia pod adresem Stu, ponieważ prokuratura nie chce informować o szczegółach swoich ustaleń ze względu na dobro śledztwa. Warto wrócić do tego, co w ubiegłym roku o swoich ustaleniach mówił Sylwester Wardenga, znany jako Wardenga lub Druid, i Mikołaj Tylko, znany jako Konopski. W ogóle jaka jest geneza, że dlaczego ten wziął nick Konopski? Ja na początku myślałem, że ma nazwisko Konopski, nie? A to tylko było moje złudzenie. To dwa internetowi twórcy, dzięki którym Pandora Gate wyszła na światło dzienne. Według nich Pandora Gate składa się z czterech głównych wątków. Pierwszy dotyczył relacji znanych youtuberów z nieletnimi fankami. Tutaj oprócz Stu pojawiły się zarzuty kierowane w stronę innego internetowego twórcy, Verteza, który też miał wymieniać. Twórca wszystkiemu potem zaprzeczył i stwierdził, że porównywanie go ze Stu jest farsą. Drugi wątek dotyczył znanych youtuberów, którzy mieli wiedzieć, środowisku, a niczego z tym nie zrobili. W
W tym kontekście pojawiał się m.in. Marcin Dubiel. Po wybuchu afery zniknął z sieci na kilka miesięcy, a ostatnio wrócił do publikowania nagrań, czy Bogzyl, właściciel dużej federacji freak fightowej. Od jakiegoś czasu w ostrym sporze z Sylwestrem Wardęgą, którego oskarżał o sprowokowanie afery w celach biznesowych. Natomiast tutaj przede wszystkim było, że oni wiedzieli o Stewarcie, że on pisze z takimi dziewczynami i że się z nimi widuje. Bo chyba ani w moim materiale, ani w materiale Konopskiego nie było nic o tym, że Stewart dochodziło do jakichś kontaktów, takich już wiecie, nie? Ja przynajmniej w moich materiałach do tego nie doszedłem. Konop też nie, z tego co kojarzę. Natomiast czy do tego doszła prokuratura, no to nie mogę mówić. Bo w moim materiale no to było, że spotkał się z jakąś dziewczyną, gilgotał ją, z kolejnymi imprezował i że tam się przytulił jedną i że tak obudziła się, że on ją przytulał. Natomiast nic tam nie było tego kontekstu. U Konopa też nie. Chodzą mi cały czas takie myśli po bani. Wyglądasz lepiej live niż na tym Instagramie. Mówi bądź lepiej nice, co tak ciśniesz tychami. Odpowiada mi wprost, że mam życie wygrane.